Poznałam Kamila na imprezie. Oczywiście absolutnie nie byliśmy razem na tej imprezie, tylko osobno z nim towarzystwem, no i to było tylko tyle, że się poznaliśmy. Ostatni raz, kiedy byłaś na wyspie tuż przed opuszczeniem programu, wiem, że podobał Ci się Kamil, nowy Kamil. Co dzisiaj myślisz o nim z perspektywy czasu, kiedy on tworzy związek z Beatą? Przyznam się, że widziałam tylko jeden odcinek, ten wczorajszy. I w zasadzie, może to zabrzmi strasznie, ale dobrze to wszystko się dla mnie potoczyło. Wiem, że to są jakieś siły wyższe i jeżeli on jest szczęśliwy, to super. Jeżeli Beata jest szczęśliwa, też się bardzo cieszę. I jak opuszczałam willę, nie byłam z tego zadowolona. Byłam... Będzie na pewno przykro po prostu, że jakby ty już nie będziesz miała szansy kontynuowania tej relacji. No to odpadłam w taki trochę mało zrozumiały dla mnie sposób, ponieważ no z Kamilem było okej. Kamil też mi nie powiedział, że chce Beatę tak ostatecznie, już nie chce nic ze mną tworzyć, ale no i długo to przeżywałam, mówią dlaczego ja, że gdybym ja wybierała pierwszą, to wzięłabym Kamila i sprawy by się inaczej potoczyły, ale tak, wczoraj po odcinku powiedziałam, stwierdziłam, że dobrze się stało, życzę im szczęścia i tak, jestem szczęśliwa i już nie mam żadnego żalu, nie jest mi przykro, super. Ten odcinek faktycznie był znaczący, dlatego że doszło między nimi do zbliżenia, no był ten seks. No jak ci się na to patrzyło, kiedy jeszcze kilka dni wcześniej, to ty byłaś w tym miejscu? Jak mi się na to patrzyło? No bezproblemowo mi się na to patrzyło, bo Kamil ją wybrał, ja wiedziałam, że do takiego, wiedziałam, że czegoś takiego mi się nie posunęła. Co jeszcze? To jakby mnie utwierdziło w tym, że dobrze, że odpadłam. Dobrze się stało, bo jeżeli oni tak, nie wiem, czy są zaangażowani w swoją relację, czy mieli ochotę, nie dbam o to, to dobrze dla mnie. Ja życzę każdemu dobrze, ale tak widocznie musiało być. Internet płonął na temat tego, że ty z Kamilem znałaś się wcześniej. Internauci wychwycili jakieś komentarze, wspólne lajkowanie sobie zdjęć, czy nawet jakąś imprezę. O co tutaj chodzi? Wyjaśnimy to im. Nie czytałam tych komentarzy, co tam napisałam Kamilowi i przyznałam się, że nie pamiętam tego. Musiałabym sięgnąć do telefonu, ale poznałam Kamila na imprezie. Oczywiście absolutnie nie byliśmy razem na tej imprezie, tylko osobno z nim towarzystwem, no i to było tylko tyle, że się poznaliśmy. Kiedy to było? Ojeju, to było dawno temu, ale ja... Ale bardziej lata niż tygodnie. Nie no, lata to nie, ale to mógł być, mogło to być jakiś, no na pewno ponad rok temu, ale ja w ogóle nie utrzymywałam z Kamilem kontaktu, zresztą nie miałam w ogóle wiedzy na temat tego, że Kamil będzie w programie, więc jak go zobaczyłam, to się zdziwiłam, no ale to jakby, no my się nie znaliśmy, my się poznaliśmy na imprezie, no i to... Okej, ale kojarzyliście się, to jest... Ja nie oglądałam tego Warsaw Shore, więc jakby nie wiem, jak on się tam zachowywał, nie wiem, kto to jest, no ale to jest Instagram, więc mogłam być na jego profilu i mu lajkować, zresztą to jest takie normalne, że się przegląda i tak dalej, robi się jakieś tam małe rozeznanie, ale no to tylko tyle. Czyli to nie jest tak, jak niektórzy widzowie piszą, że wy oszukaliście, bo nie daliście znaka, że znacie się, że kojarzycie, że to była jakaś może ustawka? No, poznałam chłopaka na imprezie, więc poznałam, ale no nie rozmawiałam z nim, więc my jak rozmawialiśmy w programie, to wtedy się dopiero tak naprawdę poznawaliśmy, no i byliśmy przede wszystkim na trzeźwo, nie to co w klubie. Nie oszukaliśmy nikogo, zresztą nawet teraz to widać, no bo to się to tak się potoczyło, więc super. I co jeszcze? No widzowie, znaczy dobrze, że są czujni i obserwują takie rzeczy, ale no kurczę, jakby to powiedzieć. Myślę, że gdybyśmy to wszystko ustawili, to też by to inaczej wyglądało. Ja i tak poza tym nie umiałabym udawać czegokolwiek, w sensie nie wiem, jakiegoś tam miłości czy zakochania na siłę, no to nie jest, wszystko jest fajne, ale nie zabawa uczuciami. A myślisz, że Kamil jakkolwiek rozpoznał cię, że kiedyś mogliście mieć do czynienia? Myślę, że na pewno, bo on
Myślę, że na pewno mógł mnie rozpoznać. No to jest, świat influencerów to jest jakby duży świat i bardzo mały. Tutaj każdy każdego zna. Ale no tak jak mówię, no z Kamilem nigdy nic mnie nie łączyło, nie po prostu z tym ja się też spotykałam w ogóle, zacznijmy od tego, może z kimś innym, więc no jakby... Wtedy, w tamtym okresie, kiedy się poznałam. Tak, oczywiście, że tak. Więc jakby no nie utrzymałam z Kamilem żadnych kontaktów. To był któryś chłopak ze zdjęcia? Nie, to nie był żaden chłopak ze zdjęcia tego... O którym mowa? A nie, 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 w ogóle nie, to inne w ogóle towarzystwo, nawet nie ta część Polski. A co do samej Beaty? Mhm. Wasze relacje bywały napięte, jak jest dziś? Kiedy ty już wyszłaś, mogłaś ochłonąć? Napięte? To było tak, że Beata jakby często przechwycała te pary, z którymi ja byłam. Adam. No Adam, też tam podobał się Kamil. Jay przecież. Jay i nagle Kamil, więc no tak jak to powiedziałam w programie, trochę taki cień. No i też większość facetów wolała brunetki. No i tak, na początku byłam ja blondynka, no i później tak szli do brunetki. Ale ja nie mam z tym żadnego problemu, bo na miejscu Beaty, gdy ja była na miejscu Beaty i ktoś by mi się podobał, to też bym wzięła tego chłopaka. Więc jakby ja nie mam z tym żadnego problemu i to... To jest tak, może nie byłam zbyt zadowolona, że się znowu podoba ten chłopak, co mi, ale przecież to właśnie głównie o to była tak w cudzysłowie wojna na wyspie, że ja chciałam, żeby wszyscy się poznawali, żeby było dobrze i co, ja miałam iść i powiedzieć, nie, sorry, nie poznawaj, bo to jest mój chłopak? Nie, chcesz, poznawaj, róbcie co chcecie. To Kamil tutaj jakby w pewnym sensie rozdawał karty i... To jest normalne, ale ja się naprawdę cieszę z tego, co się stało. Naprawdę, jestem zadowolona, bardzo nawet zadowolona. A jak myślisz, czy oni mają faktycznie szansę w realnym życiu? Tak gdybyś miała strzelać, nie wiem, bukmacherka, tak czy nie? Będą razem czy nie? Za mało ich znam. Nie wiem, jak Beata z pracą, ale znaczy ja chcę wierzyć w to wszystko, że im się uda. Naprawdę, ja chcę w to wierzyć. Wydaje mi się, że Kamil to jest dobry chłopak, ale no nie wiem, ten wczorajszy odcinek też, no ja no nie wiem, a Beata, co, no jestem ciekawa, ile Beata jest w stanie zrobić dla miłości, czy może się przeprowadzić, czy będą do siebie latać, ale jeżeli to jest prawdziwe, no to super.